Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, który jest realizowany w przystanku Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Dzisiaj przyjemność mam gościć dziennikarza, podróżnika, reportera, autora książki, która jest przed Państwem, pan Jarosław Molenda, książki o Alfredzie Szklarskim. Jeśli chodzi o raporty, panie Jarku, odwołując się trochę do języka Instytutu, słowo raport jest popularnym słowem, ale teraz mówię o raportach sprzedażowych, takich, jeśli chodzi o książki. Listopad 2022, bo ten raport poznałem. Czwarte miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż książki, wliczając to targi książki historycznej, które odbyły się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Gratuluję, napisał pan bestseller. No dziękuję, dzień dobry poza tym. No dziękuję bardzo, no trudno o lepszy początek, prawda, spotkania i rozmowy. No bardzo się cieszę, bo ja się spodziewałem, że ta książka będzie się dobrze sprzedawać. I cieszę się w sumie, że trafiła do IPN-u jednak, który docenił wagę tematu i postaci, bo komercyjni wydawcy nie byli tym zainteresowani. To jest kształtowanie wyobraźni, miłości do podróży. Jedyna forma podróżowania to były właśnie powieści Alfreda Szklarskiego dla mojego pokolenia i starszego. Już lat nie będę wymawiał sobie innym, ale no, była to postać, która moją wyobraźnię i wielu moich kolegów i kolegów starszych po prostu kształtowała, bo wtedy naprawdę się podróżowało palcem po mapie. Tak, dokładnie. To przecież pierwsza książka Szklarskiego o Tomku, no to z koniec lat 50. No to trzeba sobie wyobrazić, że tak, no internetu nie ma, no to jest oczywiste. Wielu gazet też nie ma. Programów telewizyjnych z cyklu Pieprz i Wanilia, czy tam Klub Sześciu Kontynentów też jeszcze nie ma. Więc właściwie te książki Szklarskiego to było jedyne okno na świat, tak? Gdzieś na ten świat poza Demoludami. No tak, bo jeszcze tak, do Jugosławii notable jeździli na wakacje, do Bułgarii również. Można było ewentualnie pojechać do Czechosłowacji, NRD. No i to było wszystko. Tak, i to wszystko. No, tylko wybrani mogli gdzieś tam dalej się wyprawić. No, ale też nie wrócić i chwalić, tak? Więc mówię, no, zasługa Szklarskiego przeogromna. No i teraz mnie, jak i Państwa, znaczy mnie już mniej, bo jestem po lekturze pana książki, ale tych, których chciałbym zachęcić, posięgnięcie po niej. Zresztą tak na marginesie chciałbym to jeszcze powiedzieć. Panie Jarku, w ogóle bardzo w sposób interesujący edytorsko książka została wydana i typograficzne. Z przyjemnością książkę się czyta, więc proszę Państwa, zachęcam, póki jeszcze jest, do księgarni stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej. Odsyłam na stronę do sklepu ipn.gov.pl, żeby zdążyli Państwo książkę nabyć. Czy sam Szklarski rzeczywiście był podróżnikiem? No i to jest paradoks, jeden z wielu zresztą w jego życiorysie. Nie, Szklarski nie lubił jeździć. Raz tam się z żoną wyprawił do Egiptu i tu są dwie wersje, że zaszkodziły mu daktyle, które powiedzmy zjadł, poczęstował go pewien Arab, a druga jest wersja, że nawet go specjalnie otruł, tak? No w każdym razie miał jakieś reperkusje zdrowotne, bardzo to odcierpiał i to był dla niego doskonały pretekst, żeby się więcej w tak dalekie podróże nie wyprawiać. Żonie pozwalał jeździć, proszę bardzo, ale on to niechętnie, on lubił sobie tutaj w nasze góry wyskoczyć, to i owszem, ale nie jakieś zagraniczne podróże, żeby zbierać materiały, nie, to był tak zwany pisarz gabinetowy. I to jest zaskakujące, bo jak czyta się książki Alfreda Szklarskiego, zresztą do dzisiaj wznawiane przez wydawnictwo Muza, jeśli ktoś chce zachęcić swoje dzieci nastoletnie do przygód Tomka Wilmowskiego, to odsyłam do księgarń, do strony internetowej wydawnictwa, bo ciągle są wydawane. To jest zupełnie inny świat, inna przestrzeń, inna wrażliwość, ale dlaczego to pytanie się pojawia? Ponieważ jak się czyta książki Szklarskiego, ma się wrażenie doskonałej topografii miejsc opisywanych w powieściach, że
ma się przekonanie, autor tam musiał być, musiał to wszystko zwiedzić i zobaczyć na własne oczy. Tak, jakby rzeczywiście przemierzył te trasy, które opisywał, bywał w tych miejscach, których opisy zamieszczał, tak, a tu się okazuje, że to wszystko była wiedza książkowa, encyklopedyczna. Dzięki temu, że jego ojciec został w Stanach Zjednoczonych, dostarczał synowi dużo literatury, więc miał źródła, z których korzystał. No i przede wszystkim to też był taki punkt honoru Szklarskiego, żeby przemycić do tych historii właśnie dużo wiadomości, żeby te książki były, brzmiały autentycznie. On siedział bardzo długo, mniej więcej tomka wydawał tak raz na dwa lata, tak? To nie tak jak dzisiaj współcześni pisarze, nawet i ja, którym się zdarza dwie, trzy książki i więcej w roku popełnić. No, on siedział długo. Sam mówił, że zbieranie materiałów, właśnie opracowywanie tych tras, tych miejsc zajmuje mu najwięcej czasu, bo kwestie dialogowe, fabuła, to tam on się położy, prześpi, rano wstanie i on już ma tam gotowe dialogi, to jest żaden problem. Nawet do córki mówił, że wiesz, córuś, no byle idiota może machnąć kryminał, ale literaturę, która niesie coś za sobą mądrego, no to nie każdy, tak? A w jaki sposób rekonstruował te światy? Bo to jest, tak jak pan na wstępie zauważył, to jest jeszcze świat bez internetu. Teraz możemy też w jakimś sensie podróżować z myszką w dłoni przez kolejne mapy Google'a, które są często też satelitarnie odtworzone w postaci fotografii. Ba! Ulicami możemy podróżować, co po niektórych zakątkach świata, także po Polsce, możemy sobie odtworzyć nie tylko przestrzeń, jeśli chodzi o krajobrazy i naturę, ale również topografię miast. Jak on rekonstruował ten świat? Posługiwał się też, wykorzystywał wspomnienia Polaków, którzy podróżowali po świecie, tak? A że akcja Tomków to jest początek XX wieku, kiedy ten ruch, czy podróżniczy, czy emigracyjny Polaków był bardzo duży. Do Ameryki Południowej bardzo dużo Polaków wyjeżdżało. Więc ja sam na przykład czytając już po latach Tomka u źródeł Amazonki i porównując ze zbieranymi materiałami i tymi wspomnieniami, które ja czytałem, to właśnie widziałem ślady tych wspomnień, z których korzystał Szklarski, tak? Ale to było też dla niego bardzo dobre, bo te wspomnienia, które on wykorzystywał, dotyczyły właśnie tego okresu, w którym ten Tomek się przemieszczał, więc były po prostu jakby na czasie. No to była główna jego skarbnica wiedzy. A skąd to u Szklarskiego na przykład fascynacja Indianami? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Skąd u Szklarskiego fascynacja Indianami? Myślę, że to z racji miejsca, w którym się wychowywał. Bo trzeba państwu wiedzieć, że pewnie dojdziemy do tego momentu, ale dobrze. Lata młodzieńcze spędził w Stanach Zjednoczonych. To jest początek XX wieku. Miał do czynienia, mógł oglądać spektakle Indian, którzy występowali na takich ni to rodeo, ni to pokazach. I cały ten ubiór, cały ten sztafaż zafascynował tego młodego człowieka. Zaimponowała mu też charyzma, walka Indian o swoją niepodległość, ta lojalność, ten nie wiem, czczenie honoru danego słowa. Więc to mu zostało na tyle, że potem na chwilę porzucił Tomki i napisał trylogię Złota Gór Czarnych. Tak? Tak, on miał dla nich wielki szacunek i podziw dla Indian. Czyli zaprzeczenie artysty, znaczy pisarza, który jest podróżnikiem, który jeździ, odwiedza, czyli taki typowy pisarz gabinetowy, tak? Dokładnie. Nie wykorzystywał swoich doświadczeń podróżniczych, bo ich nie miał. Owszem, te ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, no to gdzieś tam wspomnieniowo na pewno gdzieś umieścił. Podobno też trochę korzystał z tego, co mu żona opowiedziała, ale główna baza to jednak były te materiały pisane, drukowane. Czyli, ale wszystko było weryfikowane drobiazgowo. To prawda, że jak
czegoś nie wiedział, nie mógł sprawdzić, to tego nie zamieszczał? Tak, tak, tak. U niego za punkt honoru było właśnie, że jeżeli nie mógł pewnej informacji potwierdzić przynajmniej w dwóch źródłach, albo jeżeli na przykład miał sprzeczne informacje i nie znalazł trzeciego źródła, które by mu rozstrzygnęło tę kwestię, to rezygnował z zamieszczenia takiej informacji. I często do upadłego bronił pewnych swoich racji czy informacji, wręcz kłócąc się z niektórymi polskimi podróżnikami na temat na przykład zachowania lwów czy goryli, bo był przekonany o swojej racji, bo przeczytał tyle informacji, tyle książek, że bronił tego swojego poglądu do końca, tak? Zawsze musi być taki haczyk poznawczy, jak się autor za coś zabiera. I tutaj pytanie do pana, nie do Szklarskiego, nie o Szklarskiego. Dlaczego akurat Szklarski? Trochę przypadek i ja tu będę chyba jedynym człowiekiem, który znajdzie plus początków pandemii koronawirusa, tak? Bo niestety ugrzązłem w czasoprzestrzeni przez to, że zostały zamknięte wszystkie czytelnie, biblioteki. To był początek 2020 roku. Czekałem na akta IPN-owskie, bo akurat zajmowałem się biografią trochę innego człowieka, diametralnie różnego, wampira z Warszawy, Tadeusza Ołdaka. No i niestety czekając na te akta w czytelni IPN, która była zamknięta, no z nudów zacząłem trochę tam szperać w internecie. Przez przypadek natknąłem się na jakiś stary wywiad z Alfredem Szklarskim. Gdzieś mi się tam klapeczka z lat młodzieńczych odemknęła. Przeczytałem ten wywiad. No i też się odezwało zboczenie zawodowe, tak? No bo od razu tak myślałem, o ciekawe, czy Szklarski ma swoją biografię, tak? No bo ja przyznaję, od czasów studiów to ja nie czytałem Szklarskiego. Więc szybciutko sprawdziłem, no i po prostu zrobiłem oczy jak pięciozłotówki, że taki autor nie ma swojej biografii, tak? No więc mówiąc kolokwialnie, zwęszyłem krew, no mówię, no to po prostu nie może tak być, tak? No a że sam troszeczkę jeżdżę po świecie, ja przyznaję, że pacholęciem będąc, czytając ten siódmy tom przygód Tomka, Tomek u źródeł Amazonki, zobaczyłem ilustrację pana Józefa Marka, naczelnego ilustratora Szklarskiego, która przedstawiała to zaginione miasto Kampów, tak? Ja wtedy, jak miałem te kilkanaście lat, to ja nie wiedziałem, że to jest Machu Picchu po prostu, że pan Marek tak przerysował, wzorował się na fotografii Machu Picchu, ale wtedy pomyślałem sobie, chciałbym to kiedyś zobaczyć na własne oczy, tak? No i jakieś tam 30 lat później to marzenie się spełniło, tak? Że jak stanąłem na tym tarasie w Machu Picchu i zobaczyłem tę górę, która notabene to nie jest Machu Picchu, tylko Huayna Picchu, to co najczęściej na tych zdjęciach pokazują, to mi się taka łezka w oku zakręciła i taka myśl do pana Alfreda pomknęła, że no kto wie, gdybym ja tych książek nie czytał, to czy ja bym zaczął podróżować, czy bym miał jakiś taki bodziec właśnie, żeby do tej Ameryki Południowej się zapuszczać, a przyznaję, że akurat właśnie te części południowoamerykańskie najbardziej mnie rajcowały, tak mówiąc kolokwialnie. No więc tak, pan Alfred w jakiś sposób na mnie wpłynął. To już rozumiem. Jeśli chodzi o samego Szklarskiego, czy on po sobie jakiś rodzaj wspomnień, dziennika, zapisków pozostawił? Czy chętnie mówił o sobie, czy trzeba było rekonstruować z różnych elementów jego biografię? No właściwie poszedłem śladem mistrza, tak? I też z tych cząstkowych informacji zawartych w jakichś wywiadach, w dokumentach, próbowałem rekonstruować to jego życie, bo tak, pan Alfred nie zostawił niczego. O przeszłości, zwłaszcza tej takiej wczesnopowojennej, to w ogóle nie chciał rozmawiać. Ja przez pewien moment miałem kontakt... Zaraz dojdziemy, dlaczego? Tak, przez pewien moment miałem kontakt z rodziną, z córką, ale ona niewiele z tego okresu pamiętała, tak więc no nie była w stanie mi tutaj pomóc. Czegoś dorzucić nowego, jakichś listów, czegoś takiego właśnie, jakichś wspomnień. Nie ma.
Więc to był naprawdę wielki trud rekonstruować to jego życie, zwłaszcza, że no, pan Alfred nie był jakimś człowiekiem, który miał, jak to się mówi kolokwialnie, parcie na szkło, tak? No, udzielał wywiadów, bo musiał, ale to były takie wywiady, że jak ja przeczytałem ich kilkadziesiąt albo i więcej, to właściwie to była taka sztampa. Bo i sztampowe pytania, no to sztampowe odpowiedzi, tak? Ale po prostu trzeba było czytać te wywiady i z każdego chociaż jakiś akapit to coś wnosił nowego, tak? Ale to była strasznie żmudna praca. I tylko właściwie jeden dłuższy wywiad taki, nawet nie można go nazwać wywiadem rzeką, tylko wywiadem strumyczkiem, gdzie się pan Alfred trochę otworzył, poopowiadał o swojej młodości, o tych czasach w Chicago. Wnosił coś więcej, tak? Więc to, no, to nie była łatwa praca. No dobrze. Będziemy odbywali teraz podróż w przeszłość. Kontynuowali raczej, bo... Panie Jarku, dlaczego tak mocno Szklarski był związany z Katowicami? Przy całym szacunku i miłości, bo moje dwa ukochane miasta to są Katowice i Szczecin, więc podzielam pewną miłość do Katowic. Zresztą wielu zacnych ludzi tam mieszkało. Dwóch moich ulubionych kompozytorów współczesnych, Henryk Mikołaj Górecki, który dzieli miłość do Katowic między Katowicami a Podzakopiańskim Zębem. Lwowianin Wojciech Kilar, też już niestety nie żyjący. A jak się tam znalazł Szklarski? Nie urodził się w Katowicach przecież. Tak, w dokumentach oficjalnie jako miejsce urodzenia jest Chicago. Pod koniec lat 20. z matką i z siostrą wrócili ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Kilka lat mieszkali we Włocławku, mieście rodzinnym jego matki. Potem, gdy Alfred dostał się na studia, przeniósł się do Warszawy. Tam poznał swoją żonę. Tam spędził praktycznie całą II wojnę światową i po II wojnie światowej wyjechał z Warszawy. Króciutki pobyt w Krakowie. Tam prawdopodobnie usłyszał, że w Katowicach zbiera się fajna ekipa, że właśnie, tak jak pan wspomniał, bardzo dużo ludzi kultury zmierza w tamtym kierunku, że będą tam jakby reaktywować tego ducha polskiego, przywracać polskość na tych terenach. Znalazł tam swój przystanek, tak? Myślał, że może przystanek, a się okazało, że już został tam do końca życia i ja myślę, że w pewnym momencie to on już traktował siebie jako Ślązaka. Zresztą takie odnoszę wrażenie, że i Ślązacy traktują go jako swojego, chociaż że tak powiem, element napływowy. Czemu on się tam tak dobrze poczuł? Prawdopodobnie dlatego, że znalazł się w odpowiednim środowisku ludzi kultury, co mu bardzo odpowiadało. No i dwa, na co mi zwrócił uwagę były dyrektor wydawnictwa IPN, Arkadiusz Wingert, więc oddaję cesarzowi co cesarskie. Tam na Śląsku było specyficzne podejście do... I tu musimy troszeczkę zdradzić, do czego pewnie dojdziemy, na temat kolaboracji z Niemcami, tak? Bo trzeba państwu wiedzieć, no, że Alfred Szklarski został oskarżony o kolaborację z Niemcami za to, że pisał do tak zwanych gadzinówek, czyli prasy polskojęzycznej wydawanej przez niemieckiego okupanta. I tu trzeba mieć na względzie właśnie, jak na Śląsku ludzie do tego podchodzili, gdzie właściwie byli zmuszeni i też pewnymi czynnikami kierowani, żeby podejmować tę współpracę, bo to była kwestia przeżycia, tak? Nawet biskup miejsca wydał polecenie, jeśli tak można powiedzieć, żeby nie szafować życiem i ci, którzy muszą, żeby wpisywali się na Volkslist. To jest bardzo specyficzna historia także II wojny światowej. Tak, dokładnie. Prawda. I stąd myślę, że Alfred Szklarski znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie, tak? Bo to jest też coś niesamowitego, że ja w żadnych wywiadach, w żadnych jakichś wspomnieniach nie znalazłem ani jednej chyba uwagi, bo nie przypominam sobie, ani jednej uwagi, żeby ktoś mu wypomniał po latach,
czy w latach 50., czy 60., czy później, to, że pisywał te swoje opowiadanka, bo on nic więcej takiego nie robił. On pisywał swoje opowiadania przygodowe, westernowe. A no właśnie, na czym polegała ta współpraca? Duże słowo moim zdaniem, ale to tylko, to jest moja prywatna opinia, tak? Państwo podziemne napiętnowało go za to. Po latach został oskarżony o kolaborację z Niemcami. Pisywał, tak jak wspomniałem, do polskojęzycznych periodyków wydawanych przez okupanta niemieckiego, które na ulicy były popularnie nazywane gadzinówkami, tak? To źródło słów jest mniej więcej taki, że jeszcze w czasie I wojny światowej wychodziło takie pismo Godzina Polska, też wydawane w celu propagandowym, no i zostało przechrzczone na Gadzina Polska. I potem to określenie przeniosło się też na okres II wojny światowej, właśnie dla tego rodzaju pism wydawanych przez okupanta, które miał, stworzyć pozory, że w okupowanym kraju wszystko dzieje się normalnie, tak? No, a cała ta współpraca Szklarskiego polegała na tym, że on pisywał te swoje opowiadanka. On nie tworzył żadnych tekstów propagandowych, nie przykładał ręki do gloryfikacji, nie wiem, sukcesów wojsk Wehrmachtu na froncie wschodnim. Nie, on pisał tylko te swoje opowiadanka i jego nieszczęściem było to, że teksty jego lądowały obok na przykład zdjęć żołnierzy niemieckich gdzieś na terytorium Rosji, prawda, zdobywających teren. I to była cała jego jakby wina. Jak rozumiem, on tego nie pisał pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko pod pseudonimami. Tak, tak. Miał kilka pseudonimów albo pod inicjałami. Najczęściej pojawia się Alfred Murawski albo AM, albo A. Murawski. To są najczęściej pojawiające się jego pseudonimy. No ale trzeba przyznać, że już w czasie okupacji został rozszyfrowany przez podziemie i nazwany z imienia i nazwiska, że to jest Alfred Szklarski, tak? No a po latach przypomniały sobie też o tego rodzaju dziennikarzach też władze komunistyczne już Polski. Ale paradoks polega na tym, że on znalazł się w ciężkim więzieniu stalinowskim, mimo że sam się zgłosił i przyznał do tego. Tak, ja myślę, że on nie do końca chyba był świadom tego, co go może spotkać. Chyba nie do końca myślał, że zrobił coś takiego złego, tym bardziej, że podczas już potem procesu on przedstawiał szereg dowodów czy świadectw relacji, że on współpracował z podziemiem, tak? Że z redakcji wynosił materiały, przekazywał jakieś informacje. Mało tego, wybucha Powstanie Warszawskie, a Szklarski wszystko rzuca i zaczyna walczyć, tak? Dostaje karabin i w pierwszej linii walczy z Niemcami. Więc to jest cała jego wina. Sama walka i Powstanie Warszawskie jest też przedmiotem opisu. Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Sama walka jest też przedmiotem opisu. Tak, bo to jest też kolejny paradoks właśnie, że Alfred Szklarski po Powstaniu Warszawskim jakby nigdy nic wraca do gadzinówek i pisze właśnie relacje z Powstania Warszawskiego. I ja ją czytałem, bo zamieszczam nawet skan gazety, w której to zostało zamieszczone. I on tam całkiem nawet pozytywnie opisuje powstańców. Byłem zdziwiony, że Niemcy mu coś takiego puścili, tak? No, ale ja tego nie umiem rozstrzygnąć. No, dlaczego tutaj walczy w powstaniu, a potem wraca jakby do wrogiej gazety i znowu pisze, tak? Nie wiem. No na pewno był zmuszony przez warunki ekonomiczne, przez sytuację, w której się znalazł, bo on chorował na płuca. Nie mógł podjąć pracy fizycznej, tak jak powiedzmy inni, więc właściwie no co mu zostało? Był po wyższych studiach, owszem, no ale po kierunku dyplomacji, no to no, w czasie II wojny światowej gdzieś tam na ulicy, no nie wiem, jakby mógł wykorzystać to swoje wykształcenie i swój zawód. Nie mógł pójść, nie wiem, pracować jako kelner czy ktoś taki. No po prostu nie był w stanie pracować po kilka godzin stojąc na nogach. No więc
Zaczął robić to, co mu się wydawało, że umie najlepiej. Tak? Zresztą przez przypadek do tej redakcji się dostał. Posłał jedno opowiadanko, które zostało przyjęte. Napisał kilka innych, też się spodobały. No i tak się zaczęła ta współpraca i się okazało na koniec, że był jednym z najpłodniejszych autorów tych gadzinówek. No. A co zdecydowało o tym, że jeszcze przed wojną nie zdążył, tak jak pan powiedział, być dyplomatą, ale że wybrał kierunek i że chciał zostać dyplomatą? Ja myślę, że kwestia jego miejsca zamieszkania, to, że pochodził ze Stanów Zjednoczonych, doskonale znał przecież angielski, realia amerykańskie, wykraczające nawet daleko poza jakąś powszechną wiedzę, bo napisał pracę o stosunkach amerykańsko-japońskich, niemalże przewidując, prawda, wybuch wojny między Ameryką a Japonią. Myślę, że miał do tego predyspozycję. To był bardzo inteligentny człowiek, obyty. Trzeba jednak pamiętać, że no wyjechał ze Stanów, tak, z miast, gdzie były drapacze chmur, no, ulice były zapchane samochodami. To nie jest polska rzeczywistość, powiedzmy, po pierwszej wojnie światowej. To był człowiek obyty, światły. Myślę, że mógł zrobić karierę. Nie zna pan takiej relacji, opowieści, może bliskich, może znajomych, może historii, która przechowała się w rodzinie, gdzie pan posiłkował się tą relacją rodzinną, o tym, żeby wrócić do Stanów, miał taką możliwość też w pewnym momencie. Tak, tak. Gdy wybuchła II wojna światowa, ambasada amerykańska w Warszawie zaproponowała mu, że zorganizuje jego ewakuację, no ale niestety propozycja dotyczyła tylko i wyłącznie jego. On był obywatelem amerykańskim, a że krótko przed, właściwie inaczej, 1 września wziął ślub ze swoją małżonką, z którą spędził całe życie. No i nie chciał jej zostawiać w okupowanej Warszawie, tak? No zwyciężyła miłość i to, co całe życie było jakimś znakiem firmowym Alfreda Szklarskiego, czyli taka jakaś lojalność, tak? Mówię, to był człowiek, który cenił sobie słowo honoru, dane słowo. No on sobie nie wyobrażał, że no co, no on, nie wiem, wyleci czy wypłynie do Stanów Zjednoczonych, a żona z dzieckiem zostanie w Polsce. No żaden prawdziwy facet by tak nie zrobił. No i on też nie zrobił. A dlaczego z Chicago przybył do Włocławka? No nie była to metropolia, raczej miasto bardzo robotnicze, czerwone miasto przed wojną. No tutaj jako, że tak powiem, młody człowiek no nie miał wielkiego wyboru, tak? To matka podjęła taką decyzję. Zdaje się, że w rodzinie nie działo się najlepiej. Matka źle się czuła w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Alfreda Szklarskiego, Andrzej, zaaklimatyzował tam się szybko, on się tam odnalazł, on się tam dobrze czuł, ale matka nie, ona tam się źle czuła. Do tego doszły kłopoty zdrowotne i w pewnym momencie ona podjęła decyzję, że no jeżeli ma umrzeć, to nie chce zrobić tego na obcej ziemi, tylko wraca w rodzinne strony, a tak jak już wspomniałem, Włocławek to było jej rodzinne miasto. Wzięła ze sobą córkę starszą od Alfreda, no i jego. No a Andrzej Szklarski został w Stanach Zjednoczonych. Krótko potem zresztą założył drugą rodzinę, więc widać, że coś było na rzeczy, że się tam to życie rodzinne jakoś nie układało. Pani matka Alfreda no, długo nie pożyła, no i chłopak musiał sobie potem sam radzić, tak? No to jeszcze przyjrzyjmy się pewnej legendzie dotyczącej ojca Alfreda Szklarskiego. Legenda mówi tak. Ojciec Szklarskiego wyjeżdża z Polski, ponieważ jest bojownikiem PPS-u, ściganym. Po prostu ucieka. To jest jeszcze okres oczywiście przedwojenny, gdzie Polska, przed pierwszą wojną światową, gdzie Polska po prostu nie istnieje. Tak, no to jest 1905 rok i proszę zauważyć, jaka to jest zbieżność, jeżeli ktoś pamięta pierwszy tom Tomka w Krainie Kangurów, tak? No bo to jest troszeczkę historia Andrzeja Wilmowskiego, ojca Tomka. To jest bardzo podobna opowieść.
No tak, no ponoć ucieka, władze carskie go ścigają, tu jakiś nawet list gończy za nim wystawiony. No to jest trochę dziwne, bo potem się okazuje w różnych manifestach, czyli tych listach pokładowych statków kursujących między Stanami Zjednoczonymi a Europą, nazwisko Andrzeja Szklarskiego pojawia się stosunkowo często, tak? Więc no tak wychodzi na to, że on do tej Polski, której jeszcze wtedy nie było, tak? No podróżował sobie stosunkowo często, więc no to nie wiem, no był ścigany przez te władze carskie, czy był aż takim gierojem i się ich nie obawiał? Trudno, no to ja już tego nie rozstrzygnę, bo to minęło niestety ponad 100 lat. Ciężko dywagować. No można się zastanawiać, ile tutaj było rzeczywiście troszeczkę dodanego kolorytu do tej historii o tej ucieczce, a ile może rzeczywiście ten Andrzej Szklarski taki był odważny? Nie wiem. Może pełnił jakieś misje, o których nie wiemy. Też prawdopodobnie. A jak to jest z tymi narodzinami Alfreda Szklarskiego w Chicago w 1912 roku? No tak, to oficjalny dokument mówi, że się urodził 21 stycznia 1912 roku w Chicago. Jest metryka z błędnie zapisaną datą, bo jest 1 lutego, a nie 21 stycznia. No i szkopuł jest taki, że według moich informacji ta metryka jest zarejestrowana 10 lat później, tak naprawdę. Czyli w 1922 roku. Poświadcza coś, co się odbyło 10 lat wcześniej, tak? Ale jest też dokument z wyspy Ellis. To jest miejsce, gdzie są przechowywane wszystkie te manifesty, o których wspomniałem, tak? Te listy pokładowe wszystkich ludzi, którzy przybywali do Stanów Zjednoczonych, a były tego, proszę Państwa, wtedy setki tysięcy rocznie. No i tam pierwszy dokument, gdzie się pojawia Alfred Szklarski, to jest rok 1913. Alfred Szklarski ma wtedy 11 miesięcy według tego dokumentu. I mało tego, przy jego nazwisku widnieje pieczątka no, not immigration alien, czyli nie emigrant, ale obcokrajowiec. No i teraz rodzi się pytanie, jak to jest? Bo skoro się urodził w Stanach Zjednoczonych, no to nie może być alien, tak? Czyli obcokrajowiec. Bo z automatu dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych nabywają obywatelstwa amerykańskiego. Obywatelstwa amerykańskiego z natury nabytego nie miał Andrzej Szklarski i przy jego nazwisku taka pieczątka jest jak najbardziej zasadna, tak? Nie emigrant, bo już był w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wspomniałem, w 1905 roku dotarł do Stanów. A tutaj mamy dokument z 1913 roku, więc już w tych Stanach kilka ładnych lat przebywał, tak? I to tak wygląda, jakby ściągnął rodzinę dopiero w tym momencie, tak? No to coś tu się nie zgadza. Ten Szklarski to się urodził w tych Stanach, czy nie? Mało tego, gdyby to była tylko pomyłka urzędnika, no bo tak z automatu przybił cztery pieczątki, takie same, nie zauważył różnicy, że dziecko to najmłodsze to już jest obywatel Stanów Zjednoczonych, no nieważne, no tylko jest jakaś kolejna nieścisłość. Szklarski ma tam 11 miesięcy, a tak naprawdę jeżeli się urodził 21 stycznia 1912 roku, to on ma już 22 miesiące, bo to jest dokument z października 1913 roku. Więc trochę tych nieścisłości i przy metryce chrztu czy urodzin, no, że 1 lutego 1912 roku. Tutaj 21 stycznia, tutaj 11 miesięcy, a tak naprawdę 22 miesiące. No, mam jakieś wątpliwości, no nie do końca jestem przekonany. Pytałem się córki Szklarskiego, ale ona była święcie przekonana, nie, tato się urodził w Stanach Zjednoczonych i koniec, tak? Ale mówię, oryginalnego dokumentu, który by to poświadczał, takiego z tego okresu, no to ja nie znalazłem. Może ktoś odkryje, no to chylę czoła. Znowu przenosimy się w czasie do już PRL-u. No, faktem jednak jest to, że wtedy wszelkiego rodzaju działalność, czy dziennikarska, czy tym publicystyczna, czy tym bardziej pisarska, no, nie odbywała się bez zgody władz, bez zgody często cenzora, urząd cenzorski w Warszawie znajdował się na słynnej Mysiej. W jaki sposób
kształtował te swoje relacje z władzą lokalną Alfred Szklarski, czy miał, mówiąc krótko, homologację od władzy na swoją twórczość? Tak mi się wydaje, że to był jakiś rodzaj trochę takiego układu wewnętrznego, bo tu jeszcze musimy Państwu wyjaśnić, że bo było pytanie, ja tak wątek trochę zgubiłem. W 1950 roku Alfred Szklarski został oskarżony o tę kolaborację. W efekcie procesu dostał wyrok 8 lat, jeden z najwyższych wśród wszystkich oskarżonych. Wyszedł z więzienia po 5 latach, wrócił do Katowic, zaczął pracę w wydawnictwie, ale tylko jako, powiedzmy, redaktor, tak? On nie pisywał wtedy do gazet, ale dzięki, nie wiem, chyba temu faktowi, że zdobył jakiś szacunek w środowisku, którego rozumiało, mógł zacząć pisać książki. Gdy władza zobaczyła, jakie pieniądze przynosi ten Tomek przede wszystkim, bo on wcześniej popełnił też kilka powieści dla dorosłych, jedną nawet science fiction, ale to nie były jakieś wielkie sukcesy wydawnicze, dopiero te Tomki, właściwie ten drugi Tomek na Czarnym Lądzie. Dzięki temu wydawnictwo Śląsk, które publikowało te książki, właściwie miało zapewniony byt, tak? Bo to były milionowe nakłady. A właśnie udało się zliczyć, ile egzemplarzy sprzedał w okresie PRL-u? Różne są szacunki. Spotkałem się z liczbami od 8 do 10 milionów. Do tego dochodzą jeszcze też, powiedzmy, wszystkie przekłady, tak? Ale nawet w którymś z wywiadów Szklarski sam przyznawał, że na przykład ile wydali Rosjanie, to tego nikt nie wie, bo oni podawali, że wydali w nakładzie 5 tysięcy, tak, a szło to pewnie w nakładzie 50 albo i 100, ale płacili za 5 tysięcy tylko, nie? Więc on mówi, że kto wie, czy drugie tyle w demoludach nie zostało wydane jego książek. Mówię, w każdym razie, że kilka milionów sztuk. Dzisiaj absolutnie byłby potentatem. No tak, tak. A proszę, to jest kolejny jakiś rys jego charakterologiczny, że on na tych książkach to się nie dorobił fortuny, tak? To mieszkanie przydziałowe, które dostał w 1945 roku w Katowicach, mieszkał w nim do końca życia. I teraz mieszka tam córka z mężem, tak? Więc nie żadne jakieś dacze i tak dalej. Miał jakiś domek w górach, no ale to nie była rezydencja a la Putin, czy inny, prawda, bogaty Rosjanin. Zdaje się, że chyba tylko 2 samochody w ciągu swojego życia miał, więc też nie zmieniał samochodów jak choćby Zbigniew Nienacki, który tam czasami 3 naraz miał. Więc tylko 2 samochody, mówię, nigdzie nie jeździł. Czasami żonę na wycieczkę posłał. Sobie jako najpierw redaktor, a potem sekretarz wydawnictwa narzucał najniższe stawki. Najniższe stawki po to, żeby nie być posądzonym, że no sam sobie tutaj wyznacza jakieś apanaże, nie wiadomo jakiej wysokości. No i nie wiem właśnie, czy to nie był też jakiś rodzaj odkupienia za tę współpracę, że po prostu no, robił to, żeby jakoś zamazać tę winę. Nie chodziło o pieniądze, tak? No dobrze, teraz wracając do tego okresu perelowskiego, tej zgody władzy, kiedy zaczął, czy jest jakiś dokument może, czy zachował się jakiś dokument w relacjach między nim a władzą, między nim a cenzurą, czy nikt nie miał raczej nigdy żadnych uwag? Bo w książkach pojawiają się na przykład takie antyrosyjskie, tylko antycarskie czasami pasusy. Tak, tak, bo trzeba Państwu wiedzieć, że Szklarski to był Piłsudczyk. On kochał Piłsudskiego. W pokoju wisiał u niego obraz Piłsudskiego i kasztanki. I oba były zdejmowane, jeżeli ktoś przychodził do domu, kogo on nie znał, czy nie był pewien, jak zareaguje, tak, czy gdzieś nie doniesie. Rodzina też opowiadała, że na przykład jak się wyprawiał gdzieś tam w te nasze góry i był na odludziu, no to lubił sobie śpiewać "My pierwsza brygada", tak, ale wtedy jak nikt nie słyszał. Nie spotkałem się z jakimiś naciskami na niego. On bardzo
rzadko gdzieś, że tak powiem, partycypował w tej działalności takiej propagandowej, tak? Czasami gdzieś, musiał z takiej racji, no bo to są takie realia, no nie ma co się oszukiwać. Coś tam napisać w gazecie, tak? No, czy tam jakiś czyn pierwszomajowy, czy 22 lipca, ale to są takie w miarę ogólne tekściki, tak? Więc no, też się tu nie bawił w taką propagandę. Tak samo jak i z Niemcami, tak i z komunistami. Ich nie wychwalał. Ja myślę, że on ich nie lubił. Nacisków raczej nie. Ja myślę, że to był jakiś taki rodzaj trochę układu, tak? Ty tutaj se piszesz i już nie wierzgasz, a my ci dajemy spokój, ty nam zarabiasz tutaj pieniążki i gdzieś tak sobie będziemy żyli spokojnie. Mniej więcej to się tak toczyło. Choć trzeba powiedzieć, że na przykład w pewnym momencie Szklarski też występował o zatarcie wyroku i bardzo długo o to walczył, tak? No, tu mu władza nie chciała pójść na rękę. Zawsze element potencjalnego nacisku. Tak, myślę, że tak. Nie będziemy Państwu książki streszczać i opowiadać. Pytanie jeszcze do Pana, Panie Jerku, na czym Pan teraz pracuje? A niechętnie. No dobrze. Wolałbym nie, bo pieniądze i nowa książka lubią ciszę. Rozumiem, wiem, że rynek jest tak skonstruowany w Polsce, że wszyscy wszystkim patrzą na ręce, ja kto już, czym się zajmuje. Ja już raz miałem tak, że zdradziłem się z tym, co będę pisał i mój były już kolega, jak łatwo się domyślić, prawda, podkradł mi temat i tak się okazało, że niepotrzebnie do Ameryki Południowej jechałem, wróciłem z gotowym materiałem, a w wydawnictwie mówią, nie, dziękujemy, my już taką książkę mamy, dostaliśmy taki maszynopis, no. A ten człowiek mi rękę w Ekwadorze podawał, że nie będziemy sobie wchodzić w drogę, tak? Więc ja, nauczony doświadczeniem, no, jak już będę miał gotowy maszynopis, umowę podpisaną, no to wtedy możemy gadać, a teraz to... Rozumiem. Dlaczego, ostatnie pytanie, dlaczego już w trzeciej RP nie udało się wywołać tego renesansu popularności na twórczość, znaczy tego snobizmu czytania książek Alfreda Szklarskiego, które dla nastolatka jeszcze w okresie PRL-u, jeszcze w okresie mojej młodości, no to była normalna lektura, popularna lektura. Ja myślę, że przyczyn jest kilka. Ja akurat wtedy pracowałem jakby po drugiej stronie barykady. Byłem dystrybutorem książek, współwłaścicielem jednej z największych hurtowni książek w Polsce, więc akurat no, z doświadczenia, z autopsji wiem, jak to na początku lat 90. było. Tak? Była jakaś reanimacja Szklarskiego, bo przejęła prawa do tych książek Muza. I one się nawet sprzedawały, ale oczywiście to już nie było to. Trzeba pamiętać, że słuchajcie, no, lata 90. to jest wysyp wszelakiej literatury, tak? Rynek był tak wygłodzony. Ja pamiętam, że się... Pamięta pan, jak Gierek się sprzedawał? Tak. No, nie wiem, kto będzie pamiętał, ale przecież wysyp tych wszystkich Maclinów, Ludlumów. No było Tolkien przecież, bo w czasach PRL-u Tolkien wyszedł chyba w dwóch tylko wydaniach. Pierwsze z lat 60. 5 tysięcy i jedną w latach 80. 30 tysięcy, a zapotrzebowanie było takie, że do dzisiaj się przecież tego Tolkiena tłucze. Philip Dick. Tak. No plus przeróżne jeszcze horrory i tak dalej. No mówię, tego było tak dużo na rynku, że ten w tym momencie zgrzebny trochę już Szklarski, no nie miał tej siły przebicia, tak mi się wydaje, tak? Nam się też już otworzyło to okno, już nawet takie wrota, bo to są lata 90., już mamy paszporty, można jechać. Gdzieś już nie trzeba było tego Szklarskiego czytać, tak? No chyba minęła epoka tej literatury. Nawet teraz były też reanimacje tego tomka już tak jakby ciągu dalszego pisanego na podstawie niby notatek Szklarskiego. Czyli Tomek w grobowcach faraonów, który napisał ksiądz Zelga. Nie przyjęła się ta książka najlepiej. No wiadomo, czytelnicy wybrzedzali, bo to jednak nie Szklarski, tak? Przez kilkanaście lat była cisza. Ja nawet jeszcze też pytałem córki, czy myślą o jakichś kolejnych tytułach. No i tu mnie trochę córka podeszła, bo nie zdradziła, że tam już gdzieś się szykował ten Tomek na Alasce.
Trzynastce, który stosunkowo niedawno wyszedł, ale obawiam się, że no to chyba nawet nie będzie 10% takiego sukcesu jak pierwowzór. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do czytania, kupowania książki pana Jarosława Molendy. Nic więcej nie powiem, poza tym, że dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i warto przeczytać, bo ciekawy człowiek był.